Poranna rozmowa Radia Opole. W porannej rozmowie kłania się Państwu Joanna Matlak, a z nami na łączach jest gość Radia Opole, pani Barbara Socha, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Tak mówiąc w skrócie, pani minister od rodziny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I łapiemy panią minister w trasie, jedzie pani do Nysy, ale zanim o Nysie porozmawiamy, to chciałabym zapytać o jedną rzecz, bo powiedziała pani w jednym z wywiadów, że nie powinniśmy pytać o to, czy nas stać na politykę prorodzinną, tylko powinniśmy pytać, czy nas stać na to, aby takiej polityki nie prowadzić. Co pani miała na myśli? Proszę rozwinąć. Tak, to prawda. To wynika z tego, że ciągle mamy w Polsce do czynienia z takim kwestionowaniem w ogóle zasadności prowadzenia polityki prorodzinnej. Polityki, która jest prowadzona od wielu, wielu lat właściwie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wiemy, jakie są jej skutki. One nie zawsze są idealne i takie, jakich byśmy oczekiwali, ale wszyscy obserwatorzy, badacze, naukowcy, myślę, że akurat w tej kwestii są zgodni, że gdyby zlikwidować tego rodzaju inwestycje, no sytuacja byłaby gorsza niż ta, z którą mamy do czynienia. Ona nie jest łatwa, chociaż nie jest też tak, że we wszystkich krajach jest źle i nie ma ratunku, bo widzimy przykłady kilku krajów co najmniej, i to szczególnie tych krajów z naszego regionu, które można powiedzieć, że z dużym sukcesem politykę prorodzinną prowadzą, a wydaje się, że w perspektywie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jest to nasze największe wyzwanie, które jeżeli uda nam się je pokonać, to możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość. No właśnie, generalnie jest tak, że dzieci się nie rodzą, społeczeństwo się starzeje, więc wyzwanie jest duże i długofalowe, więc działań musi być dużo. To muszą być działania prowadzone kompleksowo w wielu obszarach. Tak, zdecydowanie. Myślę, że tak jak wiele osób jeszcze kilkanaście lat temu nie zdawało sobie sprawy z tego, że właśnie dzisiaj, właśnie w tym czasie zacznie się w Polsce zjawisko ujemnego przyrostu naturalnego, o którym w zeszłym roku bardzo media głośno mówiły. To było wiadome wszystkim, którzy tym tematem się interesują właśnie od wielu, wielu lat. Tak samo myślę, że my dzisiaj sobie nie zdajemy sprawy, że za kilkanaście lat tak naprawdę będziemy mieć ogromny problem deficytu, jeśli chodzi problem z naborem kadr, z pracownikami. My wiemy, że dzisiaj już przedsiębiorcy o tym bardzo głośno mówią, natomiast nie pamiętamy o tym, że ciągle na rynku pracy jest bardzo liczny wyż, tak zwany wyż stanu wojennego, czyli dzisiejsi 40-latkowie, którzy właśnie za 20 parę lat zaczną przechodzić na emerytury i wtedy tak naprawdę za nimi nie idzie już żaden wyż. Tak? Wiemy, ile jest dzieci w szkołach, ile jest dzieci w przedszkolach. Wiemy, jak liczne to są roczniki, czy jak raczej trzeba powiedzieć, jak nieliczne to są roczniki. No i tutaj tak naprawdę dopiero nas czeka to te skutki, o których my dzisiaj nie myślimy. To jest właśnie trochę taki, powiedziałbym, niewdzięczny aspekt tych wszystkich kwestii demograficznych, że te zjawiska no dotykają troszkę nas to tak musi naprawdę, potrwać. Kiedy jest już za późno na reakcję w danej sprawie. Jaki cel założyli sobie państwo do osiągnięcia do roku 2040? Pytam dlatego o 2040, bo jest o nim mowa w strategii demograficznej. Tak, strategia demograficzna, dokument, który myślę, że już za chwilę będzie przyjęty przez Radę Ministrów. To jest dokument, który powstawał w perspektywie lat 20, to znaczy w myśleniu o takiej perspektywie 20-letniej. Dlaczego akurat 20-letniej? No jest to minimalny czas, który jest potrzebny do wpływu na zjawiska demograficzne. To jest takie jedno pokolenie. Jedno pokolenie. Większym uproszczeniu. Żadne zmiany długofalowe, długotrwałe nie są w stanie się wydarzyć w ciągu roku, dwóch czy trzech i dlatego też trzeba z pewnym dystansem oceniać pewne wprowadzanie pewnych narzędzi, ocenianie ich po roku czy po dwóch latach od wprowadzenia no nie jest miarodajne, tak jak byśmy chcieli. Oczywiście ja rozumiem tutaj
ciekawość i to wyczekiwanie i niecierpliwość i mediów i wszystkich obserwatorów, zresztą sama też różnych danych wyczekuje. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że zmiany demograficzne nie dzieją się z dnia na dzień ani z roku na rok, szczególnie takie trendy długotrwałe potrzebny jest czas, żeby na nie wpływać. A w rodzinie najlepiej, żeby była dwójka, a może i nawet jeszcze lepiej trójka dzieci? Żeby ta zastępowalność pokoleń zaistniała? Żeby zastępowalność pokoleń zaistniała, potrzebujemy więcej niż dwójki dzieci na urodzonych w rodzinie przez jedną kobietę średnio. Natomiast dwójka czy trójka to są takie, powiedziałabym, wybory wynikające z badań, które wiemy o Polakach. Tak, to jest najbardziej wymarzony format rodziny, jeżeli tak mogę powiedzieć. To są rodziny albo wielopokoleniowe, co też dla nas jest ciekawe, że Polacy skłaniają się bardziej niż przez ostatnie lata w takim kierunku, a jeżeli mowa o liczbie dzieci, to właśnie dwoje lub troje to jest ta najbardziej wymarzona, można powiedzieć. W tej chwili wygląda to tak, że państwo likwidują bariery ekonomiczne, aby ludzie nie odkładali decyzji o dziecku z powodu braku pieniędzy, już tak mówiąc wprost, ale są też zmiany kulturowe, pewien styl życia, no z tym już trudniej walczyć. Tak, to prawda. I tutaj odwieczny spór demografów, socjologów i innych ekspertów na temat tego, które z tych czynników są ważniejsze i mają większy wpływ. My widzimy, z zmianami kulturowymi po pierwsze trudno walczyć, po drugie wcale nie chcemy z nimi walczyć, dlatego że Polacy ciągle przywiązują ogromną wagę do wartości związanych z rodzinami. Marzą właśnie o rodzinie z dwójką, trójką dzieci, o łączeniu pracy zawodowej z tą rodziną. To wszystko są czynniki, które mogą się dziać, które się dzieją, które widzimy też, że w innych krajach bardzo do nas podobnych, mam tutaj przede wszystkim na myśli ostatnio Czechy, które się wybiły bardzo wyraźnie na takiego lidera zmian demograficznych w Europie, myślę w całej Europie, a ponieważ są naszym sąsiadem, więc bardzo, bardzo nam blisko do nich. Widzimy też podobne zjawiska w innych krajach jak Rumunia czy Węgry. To są kraje, które no niedawno były w bardzo trudnej sytuacji demograficznej, niedawno myślę o ostatnim dwudziestoleciu, tak? Natomiast, a jakie rozwiązania tam przyjęto dla przykładu, pani minister? No długo by o tym mówić, ale myślę, że w takim dużym uproszczeniu bardzo się skupiono na tym początkowej fazie życia rodziny, to znaczy w momencie, od momentu pojawienia się dziecka, czyli na wsparciu rodzin w tym okresie z małymi dziećmi do lat trzech, w tych pierwszych trzech latach od pojawienia się dziecka. Nie ukrywam, że trochę nasz nowy instrument, który został wprowadzony w ramach Polskiego Ładu, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy, idzie w tym kierunku, tak? To jest też inspiracja rozwiązaniami i czeskimi i innymi, bo tego typu wsparcie jest wyraźne w wielu krajach europejskich. Pani minister, dzisiaj pani odwiedza Nysę, która rok temu została wyróżniona w konkursie Pro Familia jako samorząd prorodzinny. 21 stycznia wystartowała druga edycja tego konkursu. Proszę powiedzieć, na czym on polega, kto może się ubiegać o taki tytuł. Tak, ten konkurs jest adresowany do wszystkich samorządów w Polsce. Tutaj mamy kilka kategorii. Oddzielne nagrody przyznajemy gminom wiejskim, gminom miejskim do 20 tysięcy mieszkańców, do 100 tysięcy mieszkańców i dużym miastom. Konkurs ma na celu zachęcenie samorządowców i wszystkich osób, które są zaangażowane w lokalne polityki, zachęcenie do tego, by przyjrzeć się, jak na co dzień właśnie lokalne władze prowadzą polityki prorodzinne, bo my wiemy, to też jest dosyć duży obszar, który obejmujemy strategią demograficzną, że ogromny wpływ na to, co się dzieje na terenie gmin, mają lokalne władze, a to przecież właśnie na terenach gmin mieszkają rodziny i tam można tworzyć bardzo przyjazne warunki do życia dla rodzin i na to chcemy zwrócić uwagę. Dzisiaj w Nysie otwarcie anketa, żłobka.
Specjalna ankieta, która powstała na potrzeby tego konkursu, między innymi właśnie ma to na celu, żeby popularyzować różne sposoby wspierania rodzin lokalnie przez lokalne. Dlatego bardzo zachęcamy nawet te samorządy, które nie czują się tutaj mocne. No właśnie, czy będzie stać na to samorządy, na te rozwiązania, bo sytuacja w niektórych gminach jest dość trudna. To nie są, właśnie bardzo zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają, do zajrzenia w tą ankietę, dlatego że polityki, które są prowadzone przez gminę lokalnie, to nie muszą być polityki, które są kosztowne. Czasami wystarczy, my chcemy to też pokazać, między innymi tym konkursem, że wystarczy trochę zmiana myślenia samorządów przy tworzeniu, przy wprowadzaniu różnych rozwiązań, przy realizacji różnych projektów, przy podejmowaniu różnych decyzji. Myślenie o rodzinach, czy te decyzje, które samorządy lokalnie podejmują, czy one wspierają rodziny, czy nie. Czy inwestycja, którą projektujemy, czy ona pomoże w tworzeniu dobrych warunków do życia dla rodzin, czy niekoniecznie. I tutaj sam zmiana sposobu myślenia jest już bardzo, bardzo ważnym krokiem. No istotne, i robiącym bardzo dużą, istotne zmiany. Nie trzeba tak, tutaj przeznaczać. Nie chodzi o nakłady inwestycyjne, dlatego zachęcam, żeby się zapoznać z tym regulaminem. Między innymi właśnie po to, żeby wiedzieć, na co zwracamy uwagę i być może, jeżeli nawet nie w tym roku, to w kolejnych można wziąć udział w tym konkursie. No to samorządowcy, sprawdzajcie w takim razie, o co chodzi w konkursie Pro Familia. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pani Barbara Socha była dzisiaj z nami, wiceminister w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Radio.